Twój głos, twoje gardło, twoja krtań to nie jest maszyna, która ma jak komputer wyrzucić z siebie konkretne treści. Twój głos wyraża ciebie, podąża za twoim sercem, za tym jak się czujesz ze swoim ciałem, za tym jak o sobie myślisz. My możemy założyć na co dzień maski, ubrać się lepiej, umalować, ale najczęściej nie potrafimy zmienić swojego głosu i po naszym głosie słychać, czy naprawdę lubimy siebie, czy nie. Słychać to po tym jak się wyrażamy, jak się wypowiadamy, czy umiemy stawiać granice, czy mówimy to głosem bardzo delikatnym, cichym, takim bez mocy. A może nasz głos brzmi jakoś tak bardzo nosowo, wysoko, trochę irytująco. Albo brzmimy jak mała dziewczynka, przemiło. Ale to nie jest taki głos, który odzwierciedla dojrzałą, świadomą kobietę lub dojrzałego, świadomego mężczyznę. Żeby twój głos brzmiał dojrzale, brzmiał świadomie, to ty masz stać się dojrzały i świadomy. Wtedy twój głos będzie naturalnie, autentycznie odzwierciedlał ciebie. Dlatego ucząc się emisji głosu, zaczynamy od podstaw, od fundamentów, od pewności siebie, od naszego poczucia własnej wartości, od naszych przekonań, od naszej miłości do siebie. Pracujemy z wewnętrznym dzieckiem, zaglądamy do naszej podświadomości, bo tam kryją się hamulce, które nie pozwalają nam się wyrażać w pełni. Uwielbiam nasz głos, dlatego że on w sposób niewidzialny, my go nie widzimy, on pokazuje dokładnie wszystko o tym, jak się człowiek czuje ze sobą.